mam bardzo złe wspomnienia z najemcami, tak? Najemcy zniszczyli mi mieszkanie, no i no więc potem rozmawiamy z tym człowiekiem, że jak to się stało, że ci najemcy zniszczyli mieszkanie, czy udało się odzyskać te środki, tak? Czy była jakaś kaucja. Potem okazuje się, że tam nie było podpisanej umowy najmu, tak? I ci najemcy po prostu sobie mieszkali. Albo no, najemcy nie byli w żaden sposób weryfikowani, po prostu zostali gdzieś tam poleceni przez kogoś, weszli, zaczęli mieszkać. Właściciel w ogóle tym mieszkaniem się nie interesował. Przyszedł po 2 latach, okazało się, że no, tutaj nie ma drzwi w mieszkaniu, tak? I to jest faktycznie historia no, smutna, ale prawdziwa. Przestali ci państwo, którzy gdzieś tam mieszkali w tym mieszkaniu płacić, przestali odbierać telefony, odpisywać na maile i tak dalej. No właściciel już nie wiedział, co się dzieje. Przyjechał specjalnie z Danii tutaj do tego mieszkania. Chciał wejść do mieszkania, okazało się, że nie ma w nim drzwi. To jakby, rozumiesz, no, nie było drzwi do wejściowych do mieszkania. My się często z tym spotykamy, że mieszkanie zamiast być tym, wiesz, no tym aktywem, tym aktywem, tak, tym, co wkłada ci środki do... Jest generatorem problemów. Tak, co wkłada ci środki do kieszeni, jest tak naprawdę generatorem problemów, albo w ogóle samo w sobie jest problemem. Trzeba zrozumieć, że to nie jest biznes dla każdego, tak? Tak. Ja absolutnie odradzam inwestowanie w nieruchomości na wynajem długoterminowy, a krótkoterminowy to już w ogóle, wszystkim osobom, które nie mają tego jakiegokolwiek fundamentu w postaci wiedzy, czy chociażby, no jednak doświadczenia, tak? Jak nie swojego, to cudzego, który jest w stanie, inna osoba jest w stanie podpowiedzieć, co trzeba zrobić i tak dalej, no bo no, kupowanie mieszkania i wynajmowanie go, tak po prostu na chybił trafił, to jest proszenie się o kłopoty. Wiem, że niektórzy mają inną strategię i już po zrobieniu jednego mieszkania czy dwóch uznają się za guru, robią, tak, szkolenia, kursy, robią szkolenia, kursy i tak dalej. Jakbym patrzył, był inwestorem, koniec końców dla mnie byłoby to jak najniższe koszty wejścia, jak najwyższy dochód końcowy. Ja bym chętnie poruszył kwestię związaną z tym tematem, że właściciel nie ponosi kosztów remontu. Cześć, witam Cię u mnie na kanale, na którym rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Ze mną jest Rupert Aleksiejuk. Cześć, Rupert. Cześć, Ronald, witam Cię ponownie. Tak, Ruperta możecie znać ode mnie z kanału, z filmu Jak stracić 600 tysięcy złotych na wynajmie jednego mieszkania. Link w opisie. Rupert nie jest właścicielem tego mieszkania, jest osobą, która się opiekuje nieruchomościami. I dzisiaj, moi drodzy, kolejny rodzynek, mieszkanie, które jest bardzo blisko dużego centrum handlowego w Warszawie. O tym opowie więcej Rupert. Mieszkanie, które stało rok niewynajęty, także wyobraźcie sobie, jakie to są straty dla właściciela. O tym porozmawiamy. Porozmawiamy również o tym, jak można odświeżyć to mieszkanie, zrobić mały remont, no praktycznie bezkosztowo. Mówię oczywiście o stronie właściciela, także dla wszystkich osób, które są zainteresowane wynajmem nieruchomości, które mają własne mieszkania, szczególnie dla tych, którzy mają nic z nimi nie robią, tak? Są kupione, były kiedyś wynajmowane, stoją puste. Taką ciekawostkę powiem Wam, że około 1 milion mieszkań jest w całej Warszawie, z czego według spisu powszechnego około 200 tysięcy stoi zupełnie pustych. Także naprawdę wartość niebagatelna. Oczywiście część z nich pewnie jest wynajmowana na czarno, ale jednak i tak znakomita większość po prostu stoi pusta. Rupert, masz takich historii, jak możesz nimi rzucać jak z rękawa. Powiedz kilka takich właśnie podobnych, tak? Gdzie mieszkanie stało puste i trafiło do Was. Tak, to jest case dość podobny. W ogóle na początek powiem też co nieco o tym poprzednim mieszkaniu, ponieważ ono zostało wynajęte, zarabia, właściciel jest zadowolony, także no koniec końców przestał tracić. To jest ważne. Link w opisie do tego filmu, jeżeli byście chcieli zobaczyć, to on tam jest. Tak, jak najbardziej. Natomiast generalnie często właściciele zgłaszają się do nas z case'em: mieszkanie stoi puste, nie wiem, co mam z nim zrobić, nie mam środków na remont, zdradziłem się z najemcami, zdradziłem się z innymi firmami zarządzającymi. Może powiem trochę o tym mieszkaniu, bo tutaj właśnie z takim case'em, z taką sytuacją zgłosił się do nas właściciel, który no, jest biznesmenem, ma dużo pracy, nie ma czasu na zarządzanie swoimi nieruchomościami i w efekcie to mieszkanie stało rok puste, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem. Na tym etapie właściciel zgłosił się do nas. No, my przyszliśmy, żeby zobaczyć, co możemy z tym mieszkaniem zrobić, jaki jest potencjał. Potencjał jest ogromny, to warto... Poczekaj, proszę, powiedzieć. Czyli no, schemat znowu się powtarza, tak? Jest osoba, która w jakimś sensie nabyła to mieszkanie, po prostu weszła w jego posiadanie, najczęściej kupione za gotówkę.
i nic z tym mieszkaniem nie zrobiła, tak? Ona po prostu, poprzednim razem była podobna sytuacja, tak? Ktoś chciał zainwestować pieniądze akurat w Polsce, bo to był człowiek z zagranicy, kupił mieszkanie, miał swoją wizję, tutaj jest troszeczkę inna sprawa, w każdym razie efekt podobny, tak? Mieszkanie stoi i traci. Tak. Daję Ci głos, powiedz jeszcze więcej o tym. Tak, dokładnie. Mieszkanie jest w świetnej lokalizacji, jest obok Arkadii, ale to jest 105 metrów, cztery duże pokoje naprawdę. Jeżeli robilibyśmy tutaj remont generalny, można byłoby podzielić je na jeszcze większą ilość pokoi, ale też no, właściciel nie był skory do większych inwestycji, dlatego stwierdziliśmy, że zagospodarujemy po prostu tą przestrzeń, którą mamy, czyli cztery pokoje. Dwa z nich są bardzo duże, więc one będą pokojami dwuosobowymi. Jeden będzie dla pary z łóżkiem małżeńskim, drugi będzie dwójką, ale po prostu dla dwóch oddzielnych osób z dwoma łóżkami. No i z doświadczenia wiemy, tutaj mamy wiele mieszkań w okolicy, że te mieszkania, te pokoje świetnie się wynajmują. Także no, teraz jesteśmy na etapie remontu, na etapie dokupowania mebli, na etapie jakichś drobnych napraw. Tak naprawdę jeszcze mniej więcej tydzień nam zejdzie. Jesteśmy w połowie czerwca. Obstawiam, że na początku lipca całe mieszkanie będzie wynajęte i właściciel zacznie zarabiać. Okej, no dobra, to słuchaj, jakbym był osobą, która nas słucha, to chciałbym poznać konkretne liczby, tak? Czyli ile łącznie tutaj będzie osób mieszkać docelowo? 6. Natomiast bierzemy pod uwagę, że ten pokój z tym łóżkiem małżeńskim będzie wynajęty jednej osobie. Okej, czyli 6 osób na 105 metrach. Ile tu jest łazienek w tym momencie? 3. Tutaj mamy 3 łazienki, 2 balkony. Też 3, tak? Tak. Duża kuchnia. Czyli no, nie są to jakby takie warunki spartańskie raczej. No, ja jeszcze raz powtórzę, ja się wychowałem do 9 roku życia, mieszkałem w kawalerce, co miało 20 metrów, a później w dwóch pokojach do 20 któregoś. Także dla mnie to pokój, w którym się znajdujemy, w ogóle to jest jeden z pokoi w tym mieszkaniu. Gdzieś widzicie przepiękny home staging, który tutaj zrobiliśmy. No, mieszkanie jest w trakcie remontu, więc nie ma co się dziwić, a nie chcemy nagrywać tego odcinka po zakończeniu remontu, bo to będzie już pewnie gdzieś za miesiąc, coś takiego około? No nie, myślę, że tydzień, dwa tygodnie. Okay. No w każdym razie plus montaż tego odcinka, sami rozumiecie, przestrzeli. Dzisiaj to jest najlepszy moment, żeby zacząć tego typu pracę, bo na dzień dzisiejszy najlepszy okres na wynajem, to kiedy to jest? Sierpień, wrzesień? Sierpień, wrzesień, natomiast można powiedzieć, że w Warszawie sezon najmu, tak, sezon najmu zaczyna się od połowy lipca do połowy marca, do połowy, przepraszam, października oczywiście, czyli mamy takie trzy intensywne miesiące, i zaraz się ten czas zacznie. Tak, czyli przesunęło się, bo jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy, że najlepszy moment to była końcówka sierpnia, to powiedzmy 4 lata temu tak było. Końcówka sierpnia, wrzesień, październik, a dzisiaj już nawet połowa lipca, to już jest ten moment, kiedy już się zaczyna dużo dziać. Tak. Także jak to nagrywamy, 20 czerwca, z głowy mówię, nie pamiętam z tych dat, 21 chyba nawet dzisiaj jest. Także no, sami rozumiecie, trzeba szybko działać, także okej. Jaki prognozowany przychód na mieszkanie będzie? Pomiędzy 6 a 7 tysięcy z naciskiem na 7 tysięcy. Okej, 7 razy 10 to jest 7 tysięcy, dodać jeszcze tutaj 14, 70 dodać 14, to mamy 84 tysiące przychodu, ktoś stracił, bo rok stało niewynajęte. Tak, do tego czynsz, podejrzewam, przy takim mieszkaniu ponad 1000 zł miesięcznie? Tak, zdecydowanie ponad tam. No to już jesteśmy w okolicach 96 tysięcy. Tak? No także kawał. Jeszcze oczywiście to nie jest tak, że jak do Was wychodzi to mieszkanie, to od razu też właściciel zarabia. No ale musi zacząć zarabiać, czyli zostać wynajęte, więc kolejne tygodnie tutaj mijają. No myślę, że już około 100 tysięcy złotych można tutaj spokojnie powiedzieć, że ktoś jest do tyłu z racji tego, że, no, że po prostu nic z tym mieszkaniem nie zrobił. 100 ileś metrów, zakrągnijmy w dół do 100 koło Arkadii, no to spokojnie myślę, że około 15-16 tysięcy z metra, tak? Czyli 1 600 000 złotych ktoś włożył i okej. Tutaj na pewno zarabia na tym, że jest wzrost wartości tego mieszkania, natomiast przynajmniej w dłuższej perspektywie, natomiast no jest to 100 tysięcy, to niebagatelna kwota, tak? Jakbyśmy to położyli na stole i wrzucili do kosza, to na pewno by zabolało nie jedną osobę. Także no, warto takim mieszkaniem się zdecydowanie zająć. Ja bym chętnie poruszył kwestię związaną z tym tematem, że właściciel nie ponosi kosztów remontu. Zatem właściciel zgłosił się do nas z case'em pustego mieszkania, natomiast jednocześnie od razu na początku powiedział, że on nie chce do tego mieszkania dokładać, on nie chce w to mieszkanie inwestować i co my z tym możemy zrobić. No i jakby od tego wyszliśmy, zobaczyliśmy to mieszkanie, zobaczyliśmy potencjał w tym mieszkaniu. W związku z tym stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie dogadać się z właścicielem i po prostu wyposażyć to mieszkanie za nasze środki, za nasze firmowe środki na początek. Natomiast
natomiast później właściciel, kiedy zacznie zarabiać, po prostu z czynszów zwróci nam te poniesione koszty. No, dla właściciela jest to układ idealny, dlatego właściciel oczywiście bardzo się ucieszył i w tym kierunku poszliśmy. Warto powiedzieć, że to mieszkanie nie wymaga aż tak dużych nakładów. To jest, ostatecznie wyjdzie pomiędzy 20 a 25 tysięcy, co biorąc pod uwagę metraż i ewentualny remont generalny, no to tutaj pewnie mówilibyśmy o około 100 tysięcy, tak? Więc no, 1/4, czyli 25 tysięcy versus 100 tysięcy, no tutaj niebagatelna różnica, więc tak jak wspomniałem, dla właściciela jest to bardzo opłacalne i to jest właściwie coś, czego on szukał, tak? No bo tak jak wspominałem, on jest biznesmenem, ma jakieś swoje interesy, tam woli przeznaczać środki, tak, ma swoje potrzeby, a my, no my na nieruchomościach się znamy, więc my też wiemy, jakie dokładnie tutaj włożyć meble, tak, jak doposażyć to mieszkanie, czego to mieszkanie potrzebuje, żeby faktycznie zaczęło zarabiać te maksymalne stawki. Mhm. Wyobrażam sobie, jak ten człowiek, który no de facto on nie wynajął tego mieszkania z wielu powodów. Jednym z nich jest to prawdopodobnie, że jego czas jest zbyt cenny i gdzie indziej, angażując swoje moce przerobowe, jest w stanie więcej zarobić niż na wynajmie tego mieszkania. Tak sobie wyobrażam. Jedna osoba przecież tak ma. No i, ale jeżeli ktoś by tutaj wszedł, ktoś, kto nie do końca wie, jak wycisnąć z tego mieszkania maksa, to pewnie no, na wielu płaszczyznach można tutaj popełnić błędy, tak? I od tego, że przeinwestować, jak w poprzednim mieszkaniu, 8 tysięcy złotych z metra na... Tak. 8 tysięcy złotych z metra kwadratowego na remont mieszkania. Słuchajcie, no, sami rozumiecie, do czego zmierzam. Można bardzo dużo przestrzelić, jeżeli chodzi o koszty. Dwa, dobrać meble, home staging zrobić, w ogóle czego nawet nie robić, dalej z ogłoszeniem, aż w końcu dochodzi do tego, że przychodzą tutaj najemcy. No i co? No jak ktoś, kto nie ma za bardzo styczności z najemcami na co dzień. Rupert, ty masz około 300 pokoi w tym momencie zarządzania, tak, prawda? My mieliśmy w tym momencie w okolicach 450. Historii cała masa. Można by książkę napisać o tym, co najemcy potrafią zrobić z mieszkaniem w mieszkaniu. A jak inaczej wyglądają zupełnie na umowie, na rozmowie takiej o mieszkaniu. Są zupełnie inne osoby często niż... Tak, także no, są pewne rzeczy, które można zwrócić uwagę przy dobieraniu najemcy i trzeba koniecznie. Także no, ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, po prostu wynajęłby to mieszkanie. Tak, warto powiedzieć, że w tym momencie problemem, czy może wyzwaniem, nie jest samo wynajęcie mieszkania, czy wynajęcie pokoju, ale znalezienie właściwych najemców, czyli ta raz weryfikacja telefoniczna, potem ta selekcja osobista już na spotkaniu. No, my z tym mierzymy się dzień w dzień, tak? No bo ciągle dochodzą jakieś nieruchomości, jakieś tam pokoje ciągle się zwalniają, więc my ciągle mamy jakieś tam jeden, dwa pokoje wolne, które są wynajmowane, gdzie ogłoszenia są wrzucone. No i te historie ciągle są obecne u nas w firmie, ciągle gdzieś tam słyszymy, gdzie najemca na przykład świetnie brzmiał przez telefon, super wszystko tutaj wyglądało, już jechał podpisać umowę, ale kiedy przyszedł, no okazało się, że no, nigdy w życiu no, nasz zarządca by mu nie zaufał, tak, no i nie podpisaliśmy umowy z różnych powodów. Także na to też chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o właścicieli, którzy no, na pewno tacy są, którzy nas oglądają, żeby faktycznie poświęcić nieco więcej czasu na weryfikację, przyłożyć się do tego, bo jeżeli zrobimy to źle, no to potem będzie nas to naprawdę bardzo dużo kosztowało. Okej, tutaj troszeczkę jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o Ruperta usługi, trochę je zreklamuję. No bo wyobrażam sobie znowu osobę, która kupiła mieszkanie i chce je po prostu wynająć versus osobę, no tak po prostu jest, profesjonalistę, który po pierwsze jest w stanie wynająć za więcej, po drugie zdejmuje z nas cały ciężar związany z przeróbką, remontem, wykończeniem, meblami, skręcaniem, wystawianiem ogłoszenia, castingiem, później pobieraniem opłat od tych ludzi, ściganiem ich za brak opłaty, rozwiązywaniem umów, odbiorem pokoi i znowu od nowa lecimy. I kolejne umowy, ogłoszenia, spotkania, etc. Rotacja jest ogromna. Przecież na rynku co praktycznie co roku się ludzie zmieniają, a przy takim mieszkaniu, gdzie 6 osób będzie mieszkać, to jest zupełnie normalne. Coś się zepsuje, telefony i tak dalej. Natomiast ja jakbym patrzył, był inwestorem, koniec końców dla mnie byłoby to jak najniższe koszty wejścia, jak najwyższy dochód końcowy. Tak, no to jest to, na co ja bym zwracał uwagę. No w tym przypadku koszty wejścia spore, no bo ktoś zapłacił, nie wiemy do końca ile, nie widzieliśmy ceny transakcyjnej tego mieszkania. Dzisiaj pewnie w okolicach 1,5 miliona i więcej warte, także spore koszty. Natomiast dalej koszty wykończenia, no to znowu, jeżeli ktoś by robił to samemu, 100 metrów, 3000 z metra dzisiaj to nie jest dużo, jeżeli chodzi o wykończenie, remont, no to masz 300 tysięcy, tak? Albo alternatywa, tak jak w waszym przypadku, 20 kilka tysięcy,
I to nie jest wyłożone z jego kieszeni, będzie oddawać to w postaci czynszu przez jakiś tam określony czas, na który się umówiliście. Także znowu zerowe koszty przejęcia, no i dochód wyższy, no bo jesteście w stanie wynająć za wyższe stawki niż to jest na rynku. No tak co widzę, nie? Tak, warto jeszcze powiedzieć, że jakby kwestia finansowa to jest jedno, natomiast kwestia mocy przerobowych, dostępności ekip, tak, ludzi, którzy tu przyjadą, złożą meble, zamówią te meble, tak, dopilnują tego wszystkiego, no to wszystko jest czas, tak, to wszystko, no to nie jest jeden dzień, umówmy się. Wiele osób uważa, że no tak, mam mieszkanie, które jest już, jest puste, tak, przygotowane do wynajmu, to jest tylko kwestia złożenia, zamówienia mebli, 1-2 dni i już zaczynamy działać. No, oczywiście. Tak to nie wygląda. Wiecie, w obecnych czasach często są w ogóle problemy z dostępnością samych mebli, tak, no my też, jeżeli wyposażamy pokoje, to nie jest to tak, że wchodzimy do pokoju i okej, dobra, tu będzie jakaś szafa, jakieś łóżko, jakoś to będzie, tak, no my przygotowujemy plan dokładnie pod całą nieruchomość, zastanawiamy się, jak to będzie wyglądało, jak to będzie dobrze wyglądało, co się będzie najbardziej opłacało, tak, jakie meble w danym pomieszczeniu będą najbardziej funkcjonalne, co lubią najemcy, tak, co zrobić, żeby taki pokój był ładny. No my też staramy się wypuszczać te pokoje faktycznie ładne na rynek, no i widzimy, że to zdaje egzamin, no bo pozostałe pokoje są wynajmowane bez problemu, też najemcy lubią przemyślane pokoje, tak, no, pamiętasz, tak, kiedyś sam wynajmowałeś pokoje, szukałeś jakichś tam właśnie mieszkań, więc czasami wchodziło się do jakiegoś pokoju i widziałeś, że to totalnie nic do siebie nie pasuje, to jakieś krzesło w ogóle. Tak, były czasy, że z Olixa się brało meble do domu. Dokładnie. I to, tak, no, to też nie o to chodzi, jeżeli chcemy maksymalizować zyski, tak, no tutaj to musi być wszystko przemyślane, no i na tym trzeba się znać, chyba że faktycznie ktoś ma po pracy czas, żeby zastanowić się, potem pojechać do IKEA, do Agata Meble, do Iska, do jakichś innych tutaj hurtowni, zamówić to wszystko, potem złożyć, potem okaże się, że jednak coś nie pasuje, potem trzeba zamówić, tak, zwrócić to, potem okazuje się, że jednak jest jakiś problem ze zwrotem, jakby to są takie historie, które my przeżywamy dzień w dzień. I dlatego o tym mówię, bo już nawet jeżeli pominiemy etap takiego, wiecie, remontu, gdzie robimy elektrykę, tak, czy hydraulikę, zostaje samo wyposażenie, to też zajmuje czas i to też jest po prostu bardzo ważny etap, bo to jest to niby dołożenie nogi, ale jakże ważne. Ciekawy jestem właśnie, co się może wydarzyć z tymi mieszkaniami. Te 200 tysięcy mieszkań, które jest na rynku, które stoi puste. Nie wiem, ile z tego naprawdę stoi puste, no bo tego nikt do końca nie wie. Natomiast no jest to ogrom pieniędzy dla właścicieli, które gdzieś tam nie płyną w ich stronę, tylko po prostu są tracone. No to jest niesamowite. Powiedz, w jaki sposób trafiła ta osoba do Ciebie? No bo wiesz, jeżeli nas oglądają takie osoby, no to prosta sprawa. Kontakt do Ruperta jest w opisie pod filmem, dzwonicie i rozmawiacie. Ale jak do Was trafiła ta osoba? Ona trafiła z polecenia. Generalnie dużo osób wie o nas z poleceń, ponieważ działamy 8 lat, także no już dosyć długo robimy dobrą robotę, więc właściciele czy inwestorzy polecają nas dalej. My też przez te pierwsze lata dosyć długo nie promowaliśmy się na zewnątrz. Ja też miałem takie myślenie, taką strategię biznesową. Najpierw nauczmy się wszystkiego rzeczywiście, popełnijmy wszystkie możliwe błędy, a dopiero później, kiedy będziemy przygotowani, wyjdźmy na zewnątrz i promujmy to. Wiem, że niektórzy mają inną strategię i już po zrobieniu jednego mieszkania czy dwóch uznają się za guru, robią kursy i tak dalej. I tak naprawdę my zaczęliśmy wychodzić na zewnątrz z naszą firmą, z naszymi mieszkaniami, tak, bo sami właściciele nam mówili, że kurczę, robicie tak dobrą robotę, że powinniście o tym mówić, powinniście to promować. I no tak usiedliśmy ze wspólnikiem, stwierdziliśmy, no faktycznie, tak, między innymi też dlatego tutaj nagrywamy, bo wiecie, no, mnie też, siedzę w nieruchomościach długo. Mnie też po prostu bolą, naprawdę mnie bolą takie sytuacje, kiedy wchodzę do mieszkania i widzę, kurczę, tak jak powiedzieliśmy, właściciel stracił 100 tysięcy złotych, tak, 100 tysięcy złotych, nawet jeżeli on nie potrzebuje tych pieniędzy, no to mógłby je przeznaczyć na jakiś cel charytatywny, tak, na cokolwiek, tak, a jednak one przepadły. I ja sam też inwestuję w nieruchomości, lubię patrzeć na te stopy zwrotu, lubię sobie te gdzieś tam pokoje liczyć, patrzeć, ile one zarabiają, porównywać i no naprawdę jest to możliwe, żeby dobrze zarabiać z tych nieruchomości, ale to musi być przemyślane, to nie może być robione tak od tak. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego ludzie w zasadzie wolą, żeby ich mieszkania stało puste, nie generowało dochodu.
Pierwszy powód, tak jak wspomniałeś, mam bardzo złe wspomnienia z najemcami. Tak? Najemcy zniszczyli mi mieszkanie, więc potem rozmawiamy z tym człowiekiem, że jak to się stało, że ci najemcy zniszczyli mieszkanie, czy udało się odzyskać te środki, tak? Czy była jakaś kaucja. Potem okazuje się, że tam nie było podpisanej umowy najmu, tak? I ci najemcy po prostu sobie mieszkali. Albo najemcy nie byli w żaden sposób weryfikowani, po prostu zostali gdzieś tam poleceni przez kogoś, weszli, zaczęli mieszkać. Właściciel w ogóle tym mieszkaniem się nie interesował. Po 2 latach okazało się, że tutaj nie ma drzwi w mieszkaniu, tak? I to jest faktycznie historia smutna, ale prawdziwa. Akurat case takich państwa z Danii, którzy wynajęli mieszkanie swoje. Mieszkają w Danii, więc jakby tutaj do Polski nie przyjeżdżają, nie mają żadnego powodu. Mieszkanie było wynajęte. W pewnym momencie przestali ci państwo, którzy gdzieś tam mieszkali w tym mieszkaniu, płacić. Przestali odbierać telefony, odpisywać na maile i tak dalej. Właściciel już nie wiedział, co się dzieje. Przyjechał specjalnie z Danii tutaj do tego mieszkania. Chciał wejść do mieszkania, okazało się, że nie ma w nim drzwi. To jakby, rozumiesz, nie było drzwi do wejściowych do mieszkania. Tak? Dobrze, że tam, że tak powiem, jacyś dzicy lokatorzy nie zamieszkali, ale mieszkanie było kompletnie zdewastowane. Tak? I to jest też taka historia. W ogóle nie było drzwi frontowych? Nie było drzwi frontowych, tak? Nie wiem dlaczego. Nie wiem, oni też nie wiedzieli, bo z tymi najemcami już oczywiście nie było kontaktu, ale bardziej chodzi o to, że to mieszkanie było po prostu tak zniszczone, że oni nie mieli nawet wystarczających środków na to, żeby przeprowadzić tam remont generalny. Po prostu to mieszkanie było zdewastowane. I właśnie, kiedy ja z nimi rozmawiałem, to oczywiście wychodzą pewne błędy, tak? Bo to mieszkanie tak naprawdę w ogóle nie miało zarządzania, tak? Tam nie było żadnego kontaktu z tymi właścicielami. Oni wynajęli to mieszkanie, dostawali jakieś tam pieniądze, raz dostawali, raz nie, godzili się z tym, że były spóźnienia, że były właśnie jakieś, wiecie, prośby, a to może w tym miesiącu zapłacę mniej, albo to w tym miesiącu nie zapłacę. Też ci właściciele zawsze tym najemcom szli na rękę. Niestety tak to się skończyło. Nie chcę powiedzieć, że tak to musiało się skończyć, ale słuchając tej opowieści, nawet jeżeli nie wiedziałbym, co się stało w tym mieszkaniu, obstawiałbym, że tam jakieś problemy się pojawiły. Tak? To jest na przykład jedna historia. Inna historia jest taka, że zgłosili się do nas tacy starsi państwo mieszkanie na Ochocie i tam po prostu panu zmarła mama. Tak? I mieszkanie stało puste kilka miesięcy, ponieważ ci państwo potrzebowali też trochę czasu tak emocjonalnie, żeby opróżnić to mieszkanie z rzeczy osobistych, żeby sami zastanawiali się właśnie, czy zrobić tam remont, zaczęli coś tam już nawet planować, ale potem ten remont ich przerósł, bo to też jest remont generalny, wiadomo, po starszej osobie mieszkanie. Także zgłosili się do nas. My byliśmy już na etapie, kiedy tam nie było żadnych rzeczy osobistych, więc od razu mogliśmy wejść z marszu, mogliśmy działać z ekipą i planować ten remont. Także właśnie ten case jakby śmierci bliskiej osoby. Inna sytuacja też sprzed tygodnia. Zgłosił się do nas właściciel, zadzwonił po prostu na stronę z informacją, że nie jest zadowolony z firmy zarządzającej, z którą współpracował. Spotkaliśmy się w jego mieszkaniu. To jest przy ulicy Ostrobramskiej, także tam jest promenada, bardzo dobra lokalizacja w ogóle. Okazało się, że ta firma znowu nie płaciła mu przez 3 miesiące. Tam były jakieś w ogóle. Dla mnie, jak ja jestem właścicielem firmy zarządzającej i słyszę te historie, to dla mnie jest jakiś kosmos, tak? Że tak może wyglądać obsługa klienta, że tak może wyglądać po prostu jakość współpracy. Natomiast tam problemem było to, że ta firma nie płaciła właścicielowi, nie było komunikacji z pracownikami tej firmy. Ciągle zmieniali się opiekunowie. Właściciel tak naprawdę nawet nie wiedział, do kogo może zadzwonić, bo kiedy dzwonił, to już ten pracownik mówił, że on tam nie pracuje, tak? Że te rotacje właśnie były bardzo, bardzo duże. I właściciel koniec końców, to była 5- lub 6-miesięczna współpraca z tą firmą, gdzie właściciel na niej stracił. Jakby, rozumiesz, firma zarządzająca, która miała gwarantować tą pewność najmu, stabilność, doprowadziła do tego, że ten właściciel wyszedł z tej współpracy przerażony, jakby zrażony wynajmem tego mieszkania i to mieszkanie znowu, już nie pamiętam teraz, ale znowu, chyba 2 lata stało puste. Więc on znowu tracił na tym mieszkaniu, już stwierdził, że rozmawiał z jakimiś tam znajomymi, ci znajomi powiedzieli, że przestań, zostaw to mieszkanie, niech ono stoi puste, to będzie mniej problemu, niż jakbyś ty je wynajmował. Ale potem zapytałem się tego właściciela, ile tutaj wynosi czynsz?
Aha, no tyle. No to pomnóżmy to przez te 24 miesiące, no i no to tyle pan stracił. No wiem, no ale to liczyłem się z tym, no bo właśnie to mieszkanie było dla mnie problemem. Także my się często z tym spotykamy, że mieszkanie zamiast być tym, wiesz, no tym aktywem, tym aktywem, tak, tym, co wkłada ci środki do... Jest generatorem problemów. Tak, co wkłada ci środki do kieszeni, jest tak naprawdę generatorem problemów, albo w ogóle samo w sobie jest problemem, tak? I... W ogóle trzeba zrozumieć, że to nie jest biznes dla każdego, tak? Tak. Ja absolutnie odradzam inwestowanie w nieruchomości na wynajem długoterminowy, a krótkoterminowy to już w ogóle, wszystkim osobom, które nie mają tego jakiegokolwiek fundamentu w postaci wiedzy, czy chociażby no jednak doświadczenia, tak? Mhm. Jak nie swojego, to cudzego, który jest w stanie, inna osoba jest w stanie podpowiedzieć, co trzeba zrobić i tak dalej, no bo kupowanie mieszkania i wynajmowanie go tak po prostu na chybił trafił, to jest proszenie się o kłopoty. Tak, powiem jeszcze o jednym case'ie, bo on, myślę, może być taki przydatny i wiele osób może wyciągnąć wnioski, słuchając tego. Zgłosił się do nas właściciel, który kupił mieszkania, dwa mieszkania, jedno gdzieś na Woli, drugie na Mokotowie i teraz jest na końcowym etapie remontu, czyli już jest wszystko tam zrobione, właściwie ekipa zaraz wychodzi, tak? No i zadzwonił do nas, czy możemy tymi mieszkaniami zarządzać. My stwierdziliśmy, że jeszcze, skoro ta ekipa tam jest, to może jeszcze tam wejdźmy, zobaczmy, jak ten remont wygląda i no właśnie w jakim standardzie jest to mieszkanie, dla jakiego będzie klienta, tak żebyśmy mogli ewentualnie jeszcze wprowadzić jakieś zmiany. No i okazało się, że no po prostu te mieszkania nie będą zarabiały tyle, ile by mogły zarabiać, dlatego że zamiast być podzielone na pokoje, na przykład na cztery pokoje, to tutaj jedno i drugie mogłoby być podzielone, no to tam jest po prostu duży salon, tak, z sypialnią i koniec końców, no nie będzie tam mieszkało cztery osoby, które będą płaciły o wiele więcej niż ta para, powiedzmy, która tam w koniec końców zamieszka i to jest już taki etap, gdzie no nie opłaca się robić tam remontu, nie opłaca się znowu dzielić tego wszystkiego. Tak, często lepiej sprzedać jest mieszkanie, tak? Tak, no i to jest też to pewnie ten kierunek, w którym będziemy szli, bo no ten przemyślany remont, no to jest bardzo ważny aspekt całego tego tutaj przedsięwzięcia. Ja uważam, że to jest klucz, no bo dobra, mieszkanie, kupujemy adres de facto, tak? Czyli powiedzmy kupujemy właśnie mieszkanie koło Arkadii, czyli to mieszkanie, w którym właśnie jesteśmy. Super lokalizacja, cały czas gdzieś tutaj tramwaj jeździ, no dosłownie jak się wychylę, to od razu go widzę. Tak. No, także jest lokalizacyjnie jest świetnie. Dalej mamy metraż, tak, i układ pomieszczeń, ile jesteśmy w stanie tego wycisnąć, tak? Bo adres to jest jedna sprawa, dwa, ilość metrów, trzy, układ. I gdy już wiemy, że możemy podzielić to na ileś pokoi, no bo chcemy wcisnąć jak najwięcej, tak? Więc wynajmujemy jak największej liczbie osób za jak najwyższą wartość. Cena tego pokoju, za ile jesteśmy w stanie wynająć, jest jakby tutaj w tym równaniu jest między innymi lokalizacja, metraż, no i oczywiście standard wykończenia. I ten właśnie standard wykończenia to jest albo remont, albo przeróbka, albo wykończenie, jeżeli mówimy o rynku pierwotnym. Te wszystkie układanki, tak? To jest ta całość. I koniec końców, za ile jesteś w stanie wynająć pokój jednoosobowy w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy teraz? Jednoosobowy, no to pewnie będzie około 1700, 1800. Z opłaty, czy to jest przed opłatami? Raczej już z opłatami. To teraz jesteśmy w ogóle w specyficznym momencie, bo jesteśmy przed sezonem. Dokładnie, tak? Także tak, warto tak w ogóle, martwy taki jest okres. Nawet nie tyle martwy, co wiecie, chodzi o to, że dopiero w sezonie, czyli powiedzmy od połowy lipca jesteśmy w stanie wyciągnąć te maksymalne stawki, dlatego no, my też często robimy tak, że podpisujemy umowy, na przykład teraz prawdopodobnie podpiszemy umowy do końca września, a we wrześniu będziemy szukali najemców, którzy zapłacą te maksymalne stawki. I to też jest ważne w kontekście w ogóle planowania inwestycji, dlatego fajnie, że to mieszkanie trafiło do nas teraz, a nie tak, później, bo mamy czas. We wrześniu na przykład. Dokładnie, zwłaszcza, że tak naprawdę we wrześniu na tyle dużo się dzieje, że nie wiem, czy my mielibyśmy moce przerobowe, żeby wtedy w ogóle takie mieszkanie przejąć, tak? Bo tyle pokoi jest do wynajęcia, tyle się dzieje na rynku. Tutaj cenna informacja, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z Ruperta usług, porozmawiać, spotkać się, bo spotykasz się. Tak, jak najbardziej. To jest ten moment, tak? Im bliżej lipca, tym jest to gorszy moment ze względu na to, może po prostu macie co robić, tak? Trzeba to mieszkanie wynająć. Tak, oczywiście też sierpień, wrzesień jest dobry z punktu widzenia, że możemy od razu wynająć po tych maksymalnych stawkach, natomiast najczęściej te mieszkania jednak wymagają jakiegoś, wiecie, trochę czasu do pieszczenia tych mieszkań, jakiegoś hopsedgingu, jakichś nowych zdjęć, tak? Czasami zgłaszają się do nas osoby, które mają mieszkania
z tak olbrzymim potencjałem, naprawdę. Natomiast no, one wymagają naprawdę zmian, one wymagają remontu większego, mniejszego, wymagają właśnie wyrzucenia starych mebli, no, takiego, wiecie, świeżego spojrzenia osoby, która zna się na mieszkaniu i która może powiedzieć, dobra, ten pokój, jeżeli będzie miał taki standard, to jesteśmy w stanie go wynająć za 2 razy tyle, niż aktualnie jest wynajmowany. To są faktyczne historie. I no, tu jest jednak na to doświadczenie i ta praktyka jest bardzo istotna, bo my mamy porównanie tak naprawdę z każdej dzielnicy, z większości osiedli w Warszawie. Mamy tam nieruchomości, mamy tam pokoje, więc wiemy, ok, tutaj mieszkania czy pokoje wynajmują się za tyle, tak, tutaj za tyle. Jeżeli ma taki standard, to za tyle, jeżeli taki, to za tyle. Więc no, my też bardzo jesteśmy w stanie już na samym początku bardzo adekwatnie ocenić, ile dany pokój czy mieszkanie będzie zarabiało. Mm-hmm. No tak, to jest jakby klucz do tego, tak? Mm-hmm. To trzeba wiedzieć, jakie ma możliwości i jakie później zrealizować. Mm-hmm. Rupert, jeszcze raz, pracujesz w Warszawie, z klientami z Warszawy? Tak, jak jest. Się z Tobą skontaktować? Tak jest, pracujemy tutaj w Warszawie, działamy, jeżeli chodzi o zarządzanie najmem, ale też o inwestowanie w nieruchomości, także jeżeli ktoś chciałby po prostu kupić mieszkanie inwestycyjnie, to lepiej, żeby zgłosił się do nas, żebyśmy przeszli przez cały ten proces razem, żebyśmy kupili fajne mieszkanie, na którym no, Ty inwestorze będziesz najlepiej zarabiał, które nie będzie gdzieś tam mieszkaniem z przypadku. No i no, tak to wygląda. Im bardziej proces inwestycyjny i zarządzania najmem jest przygotowany, im wszystko to jest bardziej przemyślane, tym po prostu więcej zarobić. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Dzięki, Rupert, za przybycie w imieniu moim i wszystkich widzów. Dzięki, do zobaczenia. Pamiętajcie, że jest jeszcze sekcja komentarzy, także zadawajcie pytania, piszcie swoje historie związane z nieruchomościami, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!